Dzień dobry. Witamy w ten piękny, pochmurny poranek. No my już sobie wyjeżdżamy. Jak widać, pogoda nie rozpieszcza, ale przynajmniej nie jest gorąco. A zatrzymaliśmy się tutaj. No bo z drogi taki znaczek. A że nie wiem, czym jest taka kolumna, to idę zobaczyć. Żona już gdzieś tam, o, jest w krzakach. No dzisiaj jest chłodno. Trzeba było się ubrać w bluzy. No ale od rana pada. Na szczęście to są tylko takie bardzo intensywne, króciutkie burze. Z daleka myśleliśmy, że to po prostu kolejny cmentarz. To nie po naszemu. O. No dobra, wychodzi słoneczko, a my jedziemy dalej. Ale rzeźnia od rana. Dojechaliśmy sobie na punkt widokowy. Tyle tylko, że 14% przewyższenia. A nie będzie tego widać na kamerze, ale nie poddaliśmy się, wjechaliśmy. I tutaj jest, no jeszcze jest cmentarz, ale z tego co wyczytaliśmy, nie wiem czy dobrze wyczytaliśmy, tu będzie wieża widokowa w przyszłości. Tylko teraz nie jestem pewien dokładnie w którym miejscu. W sensie, czy to będzie na cmentarzu, czy tam po prostu po pozostałościach, chyba po kościółku. W każdym razie to jest to, o czym mówiłem. Czyli szlak, który został oddany do użytku na początku wakacji. Nie wiem, czy widzicie. To jest mor, który jest budowany dopiero. To tyle, jeśli chodzi o infrastrukturę na tym szlaku, której nie ma. Na szczęście tutaj zaczęły pojawiać się oznaczenia tego szlaku, czyli jest nadzieja, że dalej będzie tylko lepiej. No niemniej jednak, jak na razie to średnio nam się to podoba. Znaczy oczywiście mówię o infrastrukturze i o oznaczeniach, tak? Bo sam szlak, no to wiadomo, no, poprowadzony wokół jezior, po wioseczkach. To jest fajne. My tu mówimy od strony technicznej. To jest bardzo słabe. Bo oni się dopiero budują. Gdzie szlak już jest oddany do użytku. A ta wieża będzie... Nie wiem, czy to jest właśnie ta wieża, która się buduje. Czy ona będzie gdzieś tu. No ale jak widać, widok petarda. Trasa dzisiaj nie rozpieszcza. Znowu mamy podjazdy. Też fajnie poprowadzili szlak, bo to jest w ogóle trasa MTB. A tu poprowadzili szlak dla sakwiarzy. Fantastycznie takim rowerkiem się jeździ po czymś takim. Z takimi podjazdami. Przerwa na śniadanko w całkiem fajnej marince, która jest smażalnią ryb.
pojedzone, popite i sobie jedziemy dalej. I tak w ramach ciekawostki, to teraz szlak prowadzi, żona kradnie maliny, szlak prowadzi po byłej kolei. W sensie, tu była kiedyś kolej, a teraz jest tutaj szlak. Fajnie. Przez bardzo fajny las. Bardzo przyjemny. Słoneczko wyszło, przestało padać, więc jest super. Zjazd do moru. I tak wygląda przygotowany, otwarty szlak. Nie, żebym się czepiał. Dojechaliśmy do Giżycka. I tutaj zostajemy na noc. A pogoda dzisiaj bardzo kapryśna. Co chwilę są takie bardzo mocne urwania chmury. Parę minut i znowu słońce. Bez sensu. A skoro jesteśmy w Giżycku, a skoro jesteśmy tu pierwszy raz, no to idziemy na rynek. Zobaczymy, co tu jest. I co ja patrzę? Idziemy sobie drogą. Po jednej, po drugiej stronie mnóstwo aut. Wielki parking, cały zawalony. Coś tu się dzieje. No więc szybki research w internecie i się okazało, że niecałe 200 metrów od miejsca, gdzie wynajęliśmy sobie spanko, jest twierdza. No to co, idziemy zobaczyć. Skoro to jest tak bliziutko od domku i w drodze na ryneczek, no to czemu nie? Zaraz się dowiemy, czy to płatne, czy to nie jest płatne, czy to z przewodnikiem. Wszystko za chwilkę będziemy wiedzieć. No i po zakupie bileciku mamy tutaj trzy szlaki. Niebieski, czerwony, zielony. No i jak widać, najdłuższy szlak to 2 godziny łożenia. My spróbujemy chyba ten niebieski sobie przejść. Tak z ciekawości. Zobaczymy, co to warte. Ale jak widać, mega, mega turystyczne miejsce. Strasznie dużo ludzi. Normalnie całe wycieczki. No i pełno durnostojek. Jak to w takich miejscach. Magnesik oczywiście zakupiony. To idziemy. No, to idziemy tym krótszym szlakiem, jednak godzinnym. Mieliśmy iść tym 1,5-godzinnym, ale to za dużo. Ale z tego, co widzę po mapce, to jest jebitnie duże. No, zobaczymy. Pogoda jak na razie dopisuje, aczkolwiek za mną są już czarne chmury. I tak jak mówię, no cały dzień jakieś przelotne deszcze. Tam na dole jakiś małpi gaj. I to chyba też jest część tej twierdzy. No zaraz zobaczymy. I to jest gdzieś tam. No, jak kogoś interesują takie militaria, to tu jest łażenia. No właśnie, no to tu pokażę wam mapkę. Ta strzałeczka to jest ten schron. Tak więc jest co zwiedzać.
niestety. Wszędzie tu ciemno. Z daleka zobaczyłem bramę i stwierdziłem, że to już koniec. Ale tak jak mówię, no to jest kawał miejsca do zwiedzania. I z jednej strony kupę łażenia, i z drugiej, a tu amfiteatr. Co to takie? Takie w sensie mogę tu wejść? Chyba mogę. Taka militarka i bunkry to jednak nie dla mnie. Znalazłem sobie dużo fajniejsze miejsce. Taka strefa ciszy. Proszę bardzo. Pełno snopków siana. Bardzo fajnie pachnie. Tylko jeszcze kawki brakuje. Ale odpocząć można. Łażenia tu jest naprawdę dużo. Już bolą giry. Co chwilę jakieś atrakcje, jakieś bunkry. Tam jest zbrojmistrz, jakieś armaty. Ale to. No to my wyłazimy powoli, natomiast tak szczerze, to w porównaniu do twierdzy Kłodzko lub Srebrna Góra, to jest bardzo słabe. Tutaj praktycznie chodzimy tylko na zewnątrz tej twierdzy, czyli zwiedzamy sobie mury z jednej czy z drugiej strony, natomiast nie wchodzimy pod ziemię do samej twierdzy. No może inny szlak wchodzi, nie wiem, no my idziemy tym najkrótszym. No tak czy siak, wszystkie raczej są poprowadzone wokół twierdzy, a nie wewnątrz. Więc to jest takie, no takie sobie no. Jest tam owszem parę fajnych takich miejsc, gdzie są wystawy jakieś lub coś w tym rodzaju, ale to, tak jak mówię, ogólnie to jest po prostu spacer po parku. No, ale to takie moje tylko spostrzeżenie, być może może się wam to spodobać. Tylko mówię, nie wchodzi się do twierdzy, tylko się chodzi z zewnątrz. Kolejny zamek, który jest hotelem. Trochę kusi, ale nocleg już mamy. Idziemy na miasteczko, na kawkę. No i zabytkowy most, który prowadzi do miasta. I z tego co widzę, to jest taki most, który się po prostu na bok przesuwa. No fajne, szkoda, że akurat łódka, która przepływała, miała złożony maszt. No i pojedzone. Byliśmy teraz na obiadku w fajnej knajpce. Nazywa się Pobite Gary. Całkiem spoko żarełko, polecamy. Tam po drugiej stronie ulicy. A teraz idziemy na kawkę, ale na kawkę w nietypowe miejsce. A zapytacie,
Dlaczego kawa w nietypowym miejscu i co to znaczy? Ano znaczy to tyle, że kawiarnia jest na szczycie wieży ciśnień. Mam nadzieję, że będzie winda. Kolejny punkt zwiedzania to marina nad jeziorkiem, a kawiarnia petarda. No cóż, ten plac budowy wokół jakoś nie zachęca, no ale podejdziemy sobie do nabrzeża, zobaczymy jak to wygląda. No tutaj to mamy klimat centralny jak nad morzem. Gdybym nie wiedział, że to jest jezioro, to bym się prawie nie zorientował. No i mam nadzieję, że to będzie już ostatni fragment wycieczki. Takim mostem idziemy sobie na taki, nie wiem, molo, taki cypelek, który wokół prowadzi tej mariny. No, powinno być całkiem fajnie. Zdecydowanie największa marina, jaką do tej pory zwiedzaliśmy.